Murbia to drugi odcinek z kariery Arką Gdynia. Drugi odcinek, który rozpoczyna się tragicznie. Gdzieś jak widzicie, możemy wylecieć za strefę, która daje nam barażem. Oczywiście to są dopiero początkowe kolejki, ale od poprzedniego odcinka coś się popsuło. My skończyliśmy tutaj, na Odrze Opole. Potem Górnik Polkowice jeszcze widzieliście. Jastrzębie, Pogrom. Resowia? No tu już były problemy. Zagłębie, porażka. Skra, porażka. Puszcza to jest Pogrom, nie porażka. I Sandecja, porażka. Dzisiaj Puchar Polski z GKS-em Katowice. Gramy w Katowicach. No i ten... Aha, jednak nie będzie całego miesiąca, wiecie. Będą tylko 4 mecze. Ale nie cały miesiąc. Ostatni raz daję szansę w formacji 3-4-2-1, znaczy taktyce Gegenpress. Jak nie, to przechodzimy na tą kontrolę posiadania piłki, bo jest dramat, jak mam być szczery. Milewski na ławkę niech pójdzie za Węsierewskiego. Nie, więc jeżeli my tak mamy przegrywać mecz za meczem, to prawdopodobnie w listopadzie robota będzie już po niej. Xavier Dziekoński będzie naszym nowym bramkarzem od zimy. Mam plan go wypożyczyć na pół roku. Już tylko minuty dzielą nas do rozpoczęcia spotkania w Katowicach. Podajemy tam Gieksę w ramach pierwszej rundy finału Pucharu... w pierwszej rundy finału Pucharu Polski, tak. W pierwszej rundy Pucharu Polski. Zobaczymy, jak to wyjdzie. Karbonik. Urynowicz. Figiel. Marko Roginicz. Karbownik. Karbownik hiszpański czysto, na szczęście. Ale bez sensu oddajmy piłkę, bo trzeba za nią gonić. Wojciechowski. Były gracz LZKS-u Gryczałkowice Zdrój. Ojoj. Błąd, Rafał Figiel. Przegrywamy, trzeba ich skrytykować. Bo to, co ta Arka gra, to jest ostatni dramat. Hiszpański, Adamczyk, Dobrotka. Adamczyk, hiszpański, Boże, co ty grasz, Czeku? Deja, Skóra, Zmorzyński. Centra, Kuziński, gol! Do przerwy remisujemy. Jest dobrze, ale może być lepiej oczywiście. Memić, Gordon Bunoza, Sebastian Milewski, Aleman, Olaf Kobacki, Sebastian Milewski, Karol Czubak, Kobacki. Szkoda. Teraz trzeba przerwać te akcje GKS-u. Ojoj, Kościelniak. Adrian Błąd! Ostatnia szansa w tej taktyce to jest mecz z Tomilem Osztym. Potem zmieniamy taktykę, jak to nie wejdzie. Kontuzja. Ile? Zostaliśmy zdominowani u siebie w meczu. Uwaga, z kim? Z Tomilem Olsztyn. Z Tomil Olsztyn przyjechał do Gdyni i nas zdemolował. Z Tomil. Ostatnia drużyna w tabeli.
To było ich pierwsze zwycięstwo w ogóle w tym sezonie. Zmieniamy tę taktykę w cholerę. Zarząd docenił moją pracę w zeszłym sezonie i nie jest to najgorsze, tak, bo jest 4 minus, oczywiście tymi porażkami są wnerwieni, ale nie ma co się dziwić, tak, bo też jestem zły na te porażki. Niestety remisujemy z Miecią Legnica 3-3, a dobrze wygrywaliśmy 1-2. Szkoda, ale no, widać poprawy w tej taktyce, jak mam być szczery, to już jest lepiej. Dobra, ale jest dobrze, wiem mniej więcej jak to wygląda, więc ja teraz muszę uciekać i potem sobie dogram drugą część odcinka, dla mnie to będzie długi czas, a dla was sekunda, więc widzimy się zaraz. Pierwszy zawodnik, którego kupujemy do naszej arki na zasadzie wolnego transferu, Abdulaziz Tetteh, dołącza też do naszej drużyny. Aziz jest pomocnikiem, my akurat potrzebujemy dużo pomocników, więc bardzo fajnie. Tetteh zna polską ligę, przecież w przeszłości oczywiście grał chociażby w Lechu Poznań. Czy w Widzewie Łódź pół roku zagrał, a nie zagrał żadnego meczu. No ale w Arce chce się odrodzić. Wygrywamy 2-0. Po dwóch szybkich ciosach Mateusza Żebrowskiego wygrywam 2-0 z Gieksą Katowice. I w końcu powracamy na ten. Lewa piłka. Wybija jak najdalej futbolówkę, Krzepisz. Czubak, Mateusz Żebrowski. Żebrowski. Do linii końcowej, zagrań w plecach do Deja. Deja, Markiewicz! Dawid Markiewicz z pierwszą bramką w tym sezonie. My w 60 minucie wychodzimy na prowadzenie. Rzut rożny, Aleman, centra, Kuziński, czy był faulowany w polu karnym Mateusz Kuziński? Sędzia konsultuje się z wozem VAR, uwaga, jaka decyzja? Zbigniew Dobrynin czeka na podpowiedź kolegów i dyktuje rzut karny dla Arki. Do piłki podchodzi Martin Dobrotka, w tym sezonie wiele wykorzystanych jedenastek. Dobrotka czy Forenz? Dobrotka, gol! Arka pewnie wywozi 3 punkty z Kielc. 7 trafienie w tym sezonie Dobrotki, no to pokazuje jak dobrze karna egzekwuje. Przegrywa po jednym główkowej, Norman Hansen się spędza, Juliusz Letniowski. Norman Hansen. Pani Hansen, przepraszam. Hanousek. Juliusz Letniowski. Montini! Mattia Montini zdobywa bramkę, która nam się nie... która nam komplikuje sprawę. Teraz rzut rożny dla nas. Z narożnika piłkę centruje Christian Aleman. Aleman, centra, Michał Marciani! Doprowadzamy do wyrównania. Kapitalna wrzutka. Opanowani są pewni twojego zwycięstwa. To jest dramat, kurwa. Są pewni twojego zwycięstwa. No i w pizdu, i wylądował. I cały misterny plan też w pizdu. Na szczęście sędzia skończył tą kompromitację naszego zespołu. Jedyny, kto zagrał dobrze, to... Gdzie tu jest?
Spinoza, Aleman. Oni byli dobrzy. Reszta grała tragicznie. I teraz niech mi się któryś spłacze, że moje rozmowy motywacyjne są źle. To trzeba było biegać. Jak nie przegraliśmy żadnego spotkania w tym miesiącu, teraz zostaliśmy w dupę, tak? Ja wam dziękuję za dzisiaj. Widzimy się w kolejnym odcinku. Siema.